Księże biskupie, szanowni państwo, z wielką radością i ogromnym szacunkiem witam dzisiaj tak wielu dostojnych gości w progach naszych szkół katolickich imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Dzień Edukacji Narodowej to okazja do zatrzymania się w codziennym biegu i refleksji nad naszą codzienną pracą, nad naszym najważniejszym zadaniem, którym jest kształtowanie dobrych i mądrych ludzi, tych, którzy zdecydują o przyszłości naszej ojczyzny. Dziś towarzyszą nam słowa błogosławionego Jana Pawła II. Pomagajcie młodym budować fundamenty pod ich przyszłe życie. Wiemy, że w dzisiejszym świecie, w którym tak wiele mówi się o różnych kryzysach, o nietrwałości, o ciągłej zmienności, takim fundamentem jest nie tylko wiedza. Takimi fundamentami są też wartości etyczne i moralne, które pozwalają z godnością iść przez życie nawet w najtrudniejszych warunkach. Dzień Edukacji Narodowej to również czas wdzięczności za codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą. Cieszę się, że w tym roku możemy tę wdzięczność wyrażać w murach naszych szkół katolickich. Jeszcze raz najserdeczniej witam wszystkich państwa z kraju i zagranicy według należnych tytułów, godności, zaszczytów i życzę wszystkim państwu, abyśmy zachowali jak najbardziej miłe wspomnienia z dzisiejszego spotkania. Szanowni państwo, w imieniu podlaskiego kuratora oświaty i prezydenta miasta Łomży witam państwa ciepło i serdecznie na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uprzejmie proszę o zabranie głosu pana Jerzego Kiszkiela, podlaskiego kuratora oświaty. Szanowni państwo, oświata i wychowanie stanowią niezwykle istotny czynnik wpływający na kształt funkcjonowania społeczeństwa. Bowiem tylko ludzie odpowiednio wykształceni i ukształtowani potrafią sumiennie i rzetelnie oddać się pracy na rzecz dobra wspólnego. Dlatego też należy stale czynić wszystko, by nasze dzieci i młodzież były należycie wyedukowane i wychowane. Tak, by mogły w przyszłości przejąć pełną odpowiedzialność za losy państwa i narodu. Nauczyciel to przyjaciel, wierny towarzysz i sprzymierzeniec w młodzieńczej walce. Ktoś, kto pomaga młodym budować fundamenty pod ich przyszłe życie. Dzień Edukacji Narodowej stwarza okazję do świętowania, ale też mocniejszego zaakcentowania wartości i znaczenia zawodu nauczyciela. Ta wartość wynika z codziennej, często trudnej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Z tej wyjątkowej okazji, w przededniu Święta Ludzi Polskiej Edukacji, składam państwu moje podziękowanie za rzetelność, zaangażowanie, z jakim realizujecie swoje zadania. Odnosząc się z wielkim uznaniem dla państwa dotychczasowych działań, życzę wszystkim pracownikom i przyjaciołom podlaskiej oświaty głębokiego poczucia sensu pracy na kształtowania młodych pokoleń Polaków. Dziękuję za uwagę. Proszę teraz o zabranie głosu pana Mieczysława Czerniawskiego, prezydenta miasta Łomży. Witając wszystkich nauczycieli, chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność, że Łomża jest kolejny raz miejscem Święta Edukacji, Święta Nauczycieli. Dzisiejsze przesłanie. Pomagajcie młodym budować fundamenty pod ich przyszłe życie. Bo przecież wy, nauczyciele, przede wszystkim wspólnie z rodzicami oczywiście, kształtujecie przyszłość jutra. Kształtując, wychowując młode pokolenie, decydujecie o tym, jakie to jutro nasze w Łomży, w województwie, w Polsce będzie. Życzę wam z całego serca sukcesów i radości z wypełnianych zadań tych edukacyjnych i wychowawczych. Wiem, że one są trudne, ale są bardzo wdzięczne. I ta wdzięczność jest największym skarbem, na które pracujecie codziennie. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu Jego Ekscelencję księdza Tadeusza Bromarkowskiego, biskupa diecezji łomżyńskiej. Najdrożsi goście dzisiejszej uroczystości, szanowny panie kuratorze, państwo dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy oświaty. Czyż może być większe powołanie od tego, jakim was Bóg obdarzył?
To pytanie skierowane do polskich nauczycieli przez błogosławionego Jana Pawła II brzmi bardzo wymownie podczas naszej dzisiejszej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. Szanowni drodzy Państwo, dzisiaj w dowód wielkiej wdzięczności i szacunku, jakim darzę wszystkich nauczycieli, katechetów, wychowawców, odprawiłem rano mszę świętą w intencji środowiska oświatowego. Szczególną formą podziękowania za Państwa ofiarną pracę jest także dzisiejszy krótki koncert. Wysłuchamy wspólnie utworów wykonywanych przez panią Justynę Giermoła, której na fortepianie akompaniować będzie pan Dawid Majulo. Pani Justyna, ceniona na całym świecie sopranistka, była ochrzczona w naszej diecezji w parafii w sanktuarium w Płonce Kościelnej. Jej kariera rozwijała się przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Koncert to nie jedyna niespodzianka dzisiejszej uroczystości. Wszystkich Państwa, którzy chcieliby poznać historię naszej diecezji, serdecznie zapraszam do odwiedzenia otwartego niedawno Muzeum Diecezjalnego. Można będzie to uczynić po zakończeniu naszej uroczystości. Jeszcze raz najserdeczniej dziękuję za Państwa obecność w naszych szkołach katolickich, ale przede wszystkim dziękuję za codzienną, gorliwą i ofiarną pracę. Pamiętajmy, że najwspanialszą nagrodą dla wszystkich zatroskanych o szkołę są zawsze dobrzy, szczęśliwi ludzie, którzy w tej szkole wzrastają i w niej otrzymują bezcenne wsparcie na drodze dojrzewania. Niech miłosierny Bóg wspiera swoją łaską wszystkich, którzy realizują tę najpiękniejszą misję, którzy każdego dnia pomagają polskim dzieciom i polskiej młodzieży budować trwałe, oparte na wartościach fundamenty pod ich przyszłe życie. Niech wam, kochani nauczyciele i wychowawcy, Bóg zawsze błogosławi. A teraz zapraszam z całego serca na scenę naszych zacnych gości ze Stanów Zjednoczonych.
Proszę Państwa, słowa wdzięczności kierujemy pod adresem Jego Ekscelencji księdza biskupa, ponieważ to ksiądz biskup zafundował nam taką ucztę duchową. Brawo! Dziękuję bardzo.